Cześć! Pewnie zastanawiacie się, po co nam jest terenoznawstwo, skoro mamy mapy Google. Pewnie choć raz znaleźliście się w tej lub w tej sytuacji. Dzisiaj pokażemy Wam oznaczenia i pomiary w terenie. Zaczynamy! Ale zacznijmy właściwie od początku. Czym są te znaki patrolowe? Otóż są to oznaczenia, które możemy pozostawić dla swoich współtowarzyszy w drodze, które pokażą nam, w którą stronę mamy iść, albo gdzie mamy się zatrzymać, gdzie zostawił dla nas jakąś wiadomość. Mogą być zaszyfrowane specjalnie dla nas, albo takie ogólne. Dzisiaj pokażę Wam te najbardziej podstawowe, które możecie łatwo wykorzystać w lesie. Znaki patrolowe można zrobić praktycznie ze wszystkiego. Z kamienia, z patyków, z liści, można je narysować. Tak naprawdę ze wszystkiego, co znajdziecie w lesie. Patrzcie, oto pierwszy z nich. Jest to strzałka. Oznacza, że musimy iść przed siebie, w kierunku, który nam wskazuje. Podczas podążania ze znakami patrolowymi musimy być bardzo uważni, bo nigdy nie wiemy, kiedy zobaczymy kolejny z nich. Tutaj widzimy kwadrat z czwórką w środku oraz strzałkę. Oznacza to, że w tej okolicy znajduje się list, dokładnie za strzałką. Cztery kroki. Idziemy, a więc w tą stronę. Raz. Trzy. Jest i on, ale nie na nim się teraz skupimy. Będziemy szukać dalszych znaków. Widzę już kolejny z nich. Podwójna strzałka. Oznacza, że musimy biec. Nie zapomnijcie patrzeć pod nogi. Widać tu kolejny znak, czyli falę z trzema kreskami na sobie. Oznacza on przejście przez wodę lub brud. A tu widnieje X. Znaczy, że droga jest zła, więc wracamy do głównej ścieżki. Potrójna strzałka oznacza sprint, więc biegniemy. Ten znak oznacza, że mamy iść ostrożnie. A ten znak oznacza, że było tu wiele harcerzy. Nie znajdziecie tu żadnej szyszki. Chyba dotarliśmy do końca. Ten znak oznacza, że osoba, która nam je pozostawiła, poszła już do domu, a ten, że spotka się z nami za godzinę. Może zdarzyło Wam się kiedyś, że idąc na wędrówce, chcieliście zmierzyć odległość, ale nie mieliście do tego odpowiednich przyrządów. Czyli na przykład telefon Wam się rozładował, nie wiedzieliście, co zrobić. Otóż teraz pokażę Wam prosty sposób, jak zmierzyć odległość, patrząc na szczegóły. To znaczy za pomocą własnego oka. W zależności od odległości możemy zauważyć różne szczegóły. 5 km widoczne oddzielne małe domy. 3 km widoczne kominy na dachach. 1 do 2 km widoczne oddzielne drzewa, krzaki i pojedyncze osoby. 500 metrów do 600. Widoczny ruch rąk i nóg, na drzewach widać gałęzie. 300 metrów do 400. Odróżnia się ogólny zarys, nakrycia głowy, ubiór, obuwie, na drzewach widać gałązki. 70 do 100 metrów, widoczne są części twarzy, oczy, nos, usta, kształt liści na drzewach oraz kora pni. I oczywiście te odległości, które są podane, nie są idealne, nie są dokładne, ale mniej więcej się zgadzają. Teraz pokażę Wam prosty i niezawodny sposób na zmierzenie szerokości rzeki za pomocą metody przystawania trójkątów. Zaczynamy. Aby odmierzyć szerokość naszej rzeki, najpierw musimy znaleźć miejsce, gdzie będziemy to robić. Nie będzie to to miejsce. I teraz musimy wyznaczyć kilka niezbędnych punktów, które będą nam później potrzebne. Na początku będzie to punkt wzrokowy na przeciwległej stronie rzeki. Będzie to to drzewo. I stojąc równolegle do tego drzewa, idziemy do przodu na przykład 4 kroki. Tutaj znajduje się patyk, który wcześniej przygotowałem. Można po prostu wbić patyk, cokolwiek postawić, co będzie w miarę wysokie. Od tego miejsca, to będzie nasz kolejny punkt, idziemy dalej. Znowu 4 kroki. Teraz odwracamy się od naszej rzeki. I idziemy tak, żeby linia naszego wzroku przecięła się z patykiem i z drzewem. U mnie jest to ten punkt.
I dokładnie od tego punktu do punktu, w którym byłem przed chwilką, jest szerokość naszej rzeki. Możemy ją policzyć na przykład w tip-topach. U mnie jest to 14 tip-topów i w takim momencie, jeżeli wiemy, że nasza stopa ma na przykład 30 cm, możemy to pomnożyć i wiemy, ile nasza rzeka ma. U nas przyjmijmy, że to jest po prostu 14 tip-topów. Teraz pokażę Wam, jak w prosty sposób i nie używając żadnych przyrządów mierniczych, obliczyć wysokość takiego drzewa. Pierwsze, co musimy zrobić, to znaleźć patyk, który będzie nam sięgał dokładnie do linii naszego wzroku. Ja już taki znalazłem. I teraz przejdziemy do mierzenia naszego drzewa. Żeby zmierzyć wysokość naszego drzewa, musimy zacząć od znalezienia odpowiedniego miejsca. Szukamy takiego miejsca, że kiedy ja się położę, to linia mojego wzroku będzie się przecinała z górną częścią patyka i szczytem drzewa. Właśnie znalazłem takie miejsce. Teraz kolejną rzeczą, którą będę robił, będę po prostu mierzył odległość od tego patyka do spodu drzewa. Ja już zmierzyłem drzewo, ono ma dokładnie 40 tip-topów, czyli ja mam 26 cm razy 40. To da nam około 10,5 metra. Czy ten sposób jest skuteczny, czy nie, sprawdźcie sami. To już koniec tego filmiku. Kolejny pojawi się na kanale za tydzień, również z terenoznawstwa. Jeżeli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie dać lajka oraz skomentować. Nie zapomnijcie również zostawić subskrypcji i walnąć w dzwona. Czuwaj!